We are the Division. The Division, The Shielders. Witam was, koni, bardzo serdecznie. Barakowiec, Grimbo, Sibon. Witajcie, panowie. Witaj, witajcie. Witam. Moi drodzy, dzisiaj prezentacja elementu, który nie doczekał się pokazówki w moich materiałach do tej pory, mianowicie Dark Zone, czyli doskonała propozycja dla ludzi preferujących PvP Grimbo. Odpal w naszą stronę kilka zdań opisu co do tego sektoru. Dark Zone, jak już wspomniałeś, jest to strefa PvP stricte. Aczkolwiek są tu NPC-ty i są jakieś elementy PvE, ale generalnie strefa polega na tym, że wiadomo, walczymy między sobą, zdobywamy ekwipunek, który jest skażony. Cała strefa jest skażona, jak tutaj można zobaczyć, nie wiem, Roy, pokaż. Każdy z nas nosi maski, bo ponieważ ta strefa jest cała jakby była pod kwarantanną, bo tutaj, nie wiem, najprawdopodobniej było największe skażenie. Dokładnie tak. Tak przynajmniej podejrzewam. Tak, taki punkt zero troszeczkę, nie? No coś w tym stylu, nie? No i widać, generalnie strefa jest o wiele bardziej zniszczona od PvE. Wszystko tutaj płonie, zwęglone, sfajczone, zniszczone ciężarówki wojskowe. I tutaj, jak skoro jest to PvP, oznacza to, że mamy tutaj przeciwników w postaci innych graczy. Dokładnie, tak. Mamy tu również dodatkowy system levelowy, tak? Okraszony tutaj tym fioletowym pigmentem. I obecnie mam 5. poziom jakby Dark Zone, a 7. poziom jakby normalnego świata PvE, jeśli można to tak określić. Fajnie to zrobili, że zrobili, wiesz, podział PvE, PvP i też podział jakby levelowy, czyli przedmioty są albo pod PvP, pod PvE, nie? Oczywiście możesz i tym chodzić i tu, i tu jakby, nie? Ale jest fajny ten podział i fajnie, bo można się skupić albo na jednym, albo na drugim, więc też jest okej. Okay. I też nie zawsze wiadomo, czy ktoś jest, czy ktoś nie chce, powiedzmy, nas zaatakować, tak, prawda? Tak, graczy może być tu dużo, bo nie wiem, czy jest nawet... Jest jakiś limit? Barak, wiesz może? Nie wiem, ja napotkałem 20 graczy na razie. No, możesz spotkać w jednym miejscu nawet 20 graczy, nie? Więc ten teren jest bardziej postapo od poprzedniego, jak powiedziałem. Jest bardziej zniszczony. Bardziej zdewastowany, to prawda. Zdewastowany. Pusty też w miarę, bo gracz to zależy, jak trafisz, naprawdę. Możesz mieć 20, a możesz mieć tak jak my wczoraj, tylko NPC-ty tak naprawdę. Tak, praktycznie nie ma tu zwierząt i nie ma NPC-tów nieinteraktywnych, tak, prawda? Dokładnie. Walka polega... Znaczy, ogólnie walka toczy się o przedmioty w dużej mierze, bo albo możecie zdobywać wspólnie tam i inni gracze mogą mieć, że tak powiem, brzydko wywalone na nas, będą sobie chodzić, albo mogą nas zaatakować w każdej chwili. Inna sprawa, że również tutaj macie przed sobą system craftingu, o którym nie mówiłem. Zbieramy różne surowce, za pomocą których konstruujemy różne przedmioty, żeby nie szukać daleko, na przykład klucze, które otwierają na specjalne skrzynki w PvE i w PvP specjalne Dark Zone Keys. I to jest bardzo, bardzo, bardzo fajna sprawa. Z kolei upgrade'y pod kątem naszego uzbrojenia, w myśl na przykład zapalających pocisków bądź wybuchowych pocisków, działają czasowo. To nie jest tak, że pierwsze 5 na przykład pocisków jest ulepszonych, tylko jest taki, powiedzmy, określony czas trwania tego bonusu, tak, do na przykład zapalających pocisków. Także też trzeba to umiejętnie aplikować. Dobra, to co, panowie, szukamy czegoś, prawda? Tak, jest jeszcze kwestia tego, że co też nie dokończyłem, tutaj są jakby gracze neutralni i są rogi, zależy jak to wymawia. Zbuntowani agenci. To już jest, lepiej to nazwać właśnie zbuntowany agent. Za niego dostajemy więcej jakby punktów expa, pieniędzy, plus jak go zabijemy, to też się tyczy rogów. Jeżeli gracze się siebie zabijają, to mogą sobie zabrać te przedmioty, które zdobyli. A głównym celem jest dotrzeć do punktu ewakuacji i przeczekać minutę 30, aż przyleci helikopter i można po 4 jakby takie... A akurat my jeszcze paczki nie mamy. Paczki skażonego sprzętu, takie, które zdobędziemy. Takie paczki, żeby przedmioty, które zdobyliśmy w tej strefie, były odkażone. Jak je odkażą, możemy sobie je zabrać z głównej bazy, którą jakby rozbudowujemy, które były przedstawione już w pierwszym odcinku bodajże. Ta na terenie... Odcinku zero. Tak, ta na terenie PvE Nowego Jorku, prawda? Dokładnie. No to Grimbo, słuchaj, szukaj wrażeń, prowadź. No proszę, NPC-ty przed nami. Dobra, to najpierw sobie coś tu mamy, moja 12. O, są te mocniejsze, trzeba uważać. Walnę wieżyczkę. Dobra, to ja też swoje. Rzucam granat. Mina.
Panowie, rozejdź się, rozproszmy się trochę. Z rojem pójdziemy od lewej, wyjdźcie od prawej. Dobra, jeden padł. Ja was spróbuję pokowerować, mam snajpera. Dobra, wykurzę ich, wykurzę. Jakby ktoś leczenia potrzebował, to wołać. Dobra, trochę im padło. Ładuję. Leży. Bardzo ładnie. Podejdę bliżej. Ten z lewej ma mało HP, dobić go. Właśnie próbuję. Rzuć granat. Pięknie. Zaraz się go pozbędę. Porobiony. Granat. O, przerzuciłem. Leży. Ładnie. Leży. Elegancko. Dobra, jest bosik. No i kochani, bierzemy. On ma... Czy on ma wyrzut, nie? On ma ciężki karabin, uwaga. Dobra, lecie granat. Nie mam ani działka jeszcze. Mam działko. Pięknie. Padł? Niebieski przedmiot, ładnie. O, proszę, tu jest skrzynka do otworzenia. Jaki lucik? Jest, mam spodnie. Gdzie masz skrzynkę? Skrzyneczka. Dobra, jest skrzyneczka. Otworzyłem, możecie sobie wziąć. Pięknie. Pierwsza walka i już mam czapkę. A wczoraj nic. Elegancko. Moi drodzy, jak widzicie, to jest specjalne okienko w ramach ekwipunku, które prezentuje nam, powiedzmy, wyposażenie ze znakiem wiadomo jakim. I nie możemy tego używać. W tym momencie musimy to fulltonować, jakby nie było. Trochę tak, odkazić. Generalnie nie radzę używać wieżyczki w strefie Dark Zone, bo wczoraj już mieliśmy przykład, że to się nie kończyło najlepiej, ze względu na to, że było nas 8, a składy są 4-osobowe i niestety gra traktuje tamtą resztę, jakby tą drugi oddział, powiedzmy, traktował jako zwykłych graczy i wieżyczka nie za bardzo chciała być posłuszna i teraz uznaliśmy, że to jest wieżyczka zdrajca. To jest wieżyczka zdrajca, ja się do niej nie przyznaję, nie polecam. To jest wieżyczka nie z The Shielders. I biedny Sztormu dostał kilkanaście razy w dupę. Ale Sztormu też się trochę prosił. Też tak, Sztormu się prosił i tak będziemy to tłumaczyć. Okej. Ale no i potem byliśmy rogami, to tam pewne problemy z tego wynikły. No, nieważne. Myślę, że możemy udać się na stronę, nie? Żeby wezwać helikopter, odpalając racę. Podoba mi się zachowanie tej paczuszki z tyłu, co nosimy po prostu, że... Tak, że po prostu odnotowane jest absolutnie wszystko, co zbieramy w plecaczku. I to jest taka ta holograficzna nakładka na to wszystko, tak? To jest po prostu piękna sprawa. W ogóle jestem pod ogromnym wrażeniem oddania w stronę detali i szczegółów tego całego świata. Już nawet nie chodzi o tym osiadającym śniegu na ramieniach, czy o masakrycznej ilości innych elementów, tak? Ale to jest chyba jeden z najlepszych klimatów post-apo, jaki widziałem w ogóle. To jest to, co mówiłeś. Tutaj byś się nie obraził za zombie, nie? Dokładnie tak. Tym bardziej, że zwróć uwagę na oświetlenie. Może nie w tym momencie, bo nie mamy burzy śnieżnej, ale pokażę wam bajer. Patrzę, widzicie to? Strzelam, co się dzieje po pewnym czasie? Aktywuje się ponownie, tak? Pierdoła, ale cieszy szczególnie, jak jest mgła albo zamieć. Nie mówiąc już o ptakach, szczurach, różnych elementach, które budują nastrój, ten defetystyczny nastrój, no. Gdzieś czytałem, nie wiem, czy to był wywiad? Ponurej wizji przyszłości, no. Że twórcy strasznie dużo przesiedzieli nad każdym najmniejszym szczegółem. Nie wiem, tam dopracowanie jakiejś leżącej puszki i wygląd. Więc tak naprawdę w sumie nie dziwi mnie to. Czekaj, leczę cię. Bo to są mocniejsze po lesie. Tak, widzę właśnie. Nawet mamy fulla, musimy oddać sprzęt. A szkoda byłoby to wszystko stracić. No, damy radę, damy radę, spokojnie. Na szczęście rzeczy można podnieść po śmiechu. Dobra, idę. Widzę, że ta sesja to ja w ogóle nigdy nie eksplorował, jeszcze po pełno skrzynek tu jest. Bo coś i graczy nie ma. Nas chyba wrzuciło na jakąś postawą. Dobra, panowie. Roya leży, podnieście go. Grimbo ma najbliżej. Grimbo, podnieś go, przytrzymaj. Jestem zaraz za tobą. Ja was trochę pokoweruję. Dobra, dzięki mordo. Podnoszę cię? Bo mi nie pokazuje. A, dobra. Tak, podniosłeś, dziękuję uprzejmie. Sniper, uwaga. Dobra, i teraz sobie wmontuję zapalające pociski. O, tak. I pogadamy, kurwa, inaczej. Się przyda. Płoń chuju. Chodźcie, ty cielu. Padł, podejdę. Dobra, skasować go. O. Muszę uważać, mi się apteczki kończą. I to, co wczoraj odnotowaliśmy, że moja wieżyczka przygwoździła jedną osobę, która nie była w stanie w ogóle się bronić.
leży. I żeśmy go okrążyli. Ja mam pełny sprzęt, więc nie wezmę. Cholera jasna, ja mam pełny sprzęt, również muszę coś wywalić, coś co nie jest potrzebne. Już, czekajcie. Jeszcze poczekajcie na mnie, panowie. Pamiętajcie, kto trzyma kamerę. No tak. O kurczę, ale to był MG lepszy, Classic RPK 70. O nie, panowie, to przepraszam najmocniej. Ale czymś takim to ja kurwa nie pogardzę. Dobra, gotowe, idziemy. No to idziemy. Sibon, jak masz apteczkę, to polecam. Sibon, czy ty masz? Nie ma. Czy ty masz skina na tą broń? Tak, dropnął mi, jak dałem NPC-towi jedno. Parciarz. Nie, jakaś jakieś babci dałem kole, to mi dała shotguna. Nie no, te nagrody są naprawdę ekstra. No. Jimbo, masz może te apteczki strzelające? Apteczki mam. No to strzel Sibon na apteczką. Dokładnie. Bardzo dobrze. Ja? Dalej. O, panowie? Czyli wróciliśmy do swojego wczorajszego miejsca, widzę. Stacja benzynowa. Ej! Skrzynki, ej! Barak, masz te? Masz skrzynki? Znaczy klucze? Mam jeszcze cztery. Bo tu są skrzynki, można by otworzyć. Tu jest jedna skrzynka, do której nie potrzeba tego. Nie potrzeba? Wystarczy ósmy? Chyba. Wystarczy mieć level odpowiedni, tylko robisz open i... Tak, dobra, to widzę. To weź i otwórz. Heavy duty bug, bardzo ładnie. To ja sobie wezmę. Nawet lepszy. To ja sobie... Dziękuję, biorę. O wiele lepszy holster, to ja poproszę w takim razie. Sobie wezmę. Dobra, to, ja to jest niepotrzebne. Dobra, idziemy to fulltonować, nie? Tak, dokładnie. To tak. Jakiś agent jest. Aczkolwiek ja liczę, że ten... Pilnuj go. To pilnuj. Ja liczę, że to bardziej rozbudują, bo w sumie jedna forma ewakuacji tylko helikopterem może się szybko znudzić. No i to, co wczoraj gadaliśmy, że ja spokojnie dałbym jakiś ekskluzywny, drogi, na przykład rzadko wypadający, jednorazowy fulton, gdzie możesz coś takiego zrzucić. No na przykład, nie? Albo ogólnie jakoś to rozwinąć, żeby inne formy też tej ewakuacji były. Dokładnie. Dobra, jest nas czterech, także cztery paki się zmieszczą. No to spokojnie. Przeskanuj teren. Na wszelki wypadek, dokładnie. Dajesz nam trochę będziemy mogli więcej obrażeń dawać. Nie mam tutaj innego. Nie mam tutaj zagłód. Dobra, ostawcie się, ewakuacja morska. Minuta 5. Dobra, to ja się rozstawię na górze. Bo ty masz snajpera, ja? Na górze, będę widział, że ktoś idzie. Tu jakiś gracz jest, ale non hostile. Dobra, jeżeli będzie próbował nam ten, to najwyżej się go ściągnie i tyle. Dokładnie tak. Ta strefa wyznaje jedną zasadę, nie ufać nikomu. Nie ufać nikomu. Nie ufać nikomu, dokładnie. Każdy może być wrogiem. Się na tym przejechałem, niestety. Nie, bo nas jest czterech, to żeby się nam tu nie wepchnął, brzydko. Ale też ogarniamy temat. Chyba się przepiera. Chyba ta. Panowie, pół minuty. Plus 5 sekund na dolot. Z lewej jest czysto, z prawej nic nie widać. Na stacji benzynowej też nie. Na stacji cisza. Benzynowej widzę jednego agenta. Tak, on tam cały czas biega. Ktoś oddał strzały? Ja. Dobra, rzucam działko na namiot, żeby nas coverowało w razie czego. Bo nie trafi. Dobra, zrobię skan. Nie, czysto. Nikogo nie ma w okolicy. Dobra. Pakujemy. Mega to wygląda. Fajne jest też to, że jest animacja tego, jak oni to zakładają, a nie, że tak. Po prostu podchodzisz i to już jest automatycznie założone. Nie da się ukryć, dokładnie. Szczegóły cieszą. O, jak najbardziej, a... Właśnie nimi ta gra stoi, moi drodzy, dziękuję serdecznie za uwagę. Strasznie chcieliśmy właśnie wam zaprezentować, jak wygląda ten dodatkowy aspekt rozgrywki, na którym uważam, nie powinniśmy się specjalnie skupiać w myśl decyzji o zakupie gry, bo dla mnie priorytetem jest PvE, a to PvP będzie takim sympatycznym dodatkiem pod integrację i naukę komunikacji, tak? Bo jeśli ogarniecie Dark Zone, to PvE... nie będzie stanowiło dla was specjalnego wyzwania. Przynajmniej mam takie wrażenie, tak? Na tej zasadzie. Barakowiec, dzięki, Sibon, dzięki, Grimboss, dziękuję serdecznie, panowie. Bardzo fajnie się bawiłem. Serdeczna tarcza i mam nadzieję, do zobaczenia gry jako przyjaciel albo wróg. Tarcza.